Okej. Mi się z tych wszystkich kart najbardziej podoba Imp Master. Golem jest ewentualnie do przyjęcia. Ja wezmę Imp Mastera. Trzy beznadziejne karty. Wezmę tą czwórkę beznadziejnych kart. To jest kaplica. To się może przydać, ale wezmę Hard Removal. Masakra. Tego coś jeszcze może będzie. Deadly Poison, ewentualnie Shield Masta. Ciężko stwierdzić, co tu jest lepsze. Wezmę Deadly Poison. Gnomka. Tygrys. Reszta masakra. Kiepskie, kiepskie. Assassinate. Coldblood jest fajny. Stalmoker, Argent Commander. Na razie tak wygląda ta talia niejako, szczerze powiedziawszy, trochę bardziej kontrolująco. Biorąc pod uwagę te wszystkie nowe karty, ludzie może będą budowali agro czy coś takiego, wezmę sobie tonta dobrego. Tak, tak, w ten sposób to będzie działać. Nowa karta, wydaje mi się, że na arenie będzie ona super, jest mocniejsza od Yeti nawet, także... Będzie ok. Będzie chyba panda. Trochę nie tego, dlatego że mam to, to tak wraca na rękę, jedno z drugim i tak dalej. Aczkolwiek ta karta jest fajna, można ją wrócić. Pobiorę kartę, to też wrócić. Jakiś kolejny token z respawni. Te dwie karty są kiepskie. Co dalej? Elven Ring Farseer. Jak najbardziej. Fan of Knives. Można brać, ale arenie jakoś bez dopałki do obrażeń od zaklęć. Kiepsko. Nie było tej dziewczyny na tej imprezie. W ogóle mało ludzi przyszło i to tak jakoś średnio się machało łbem. Szczerze powiedziawszy. To jest kiepskie. Archmage może być. Jakieś tam ciało ma. Ale ja potrzebuję dwójek. Dwójek jeszcze nie mam. Ta dwójka jest w świetnej synergii z umiejętnością łotrzyka, więc... Oh my god! Wydaje mi się, że w mojej sytuacji backstab jest najmniej warty. Dlatego, że mam Deadly Poison, czyli jakiś early removal jest. Yeti jest zajebiste, ale ja mam 4 czwórki, więc wezmę wypatroszenie. Kolejny Deadly Poison, czemu nie? Oh my god, mam pirata. Żadna to synergia, tak naprawdę. Molten Giant może być ok. Prawdopodobnie będę sobie obijał dość intensywnie pysk, więc można wziąć. Endgame'u żadnego jeszcze nie mam. Tak jak mówię, nie ma co się sugerować tą synergią. Gdybym miał dwóch takich piratów, to moglibyśmy pogadać. W tym wypadku ja wezmę Molten Gianta. Sap, Daron, Mage, Betrayal. Sap może być ok, ale Betrayal moim zdaniem na arenie lepszy. Od Sap. Dalaran Mage, no nie mamy trójek jeszcze, ale zobaczcie, mam taką trójkę i taka trójka to tak nie bardzo. Mam trochę tych zaklęć z tej obrażenia, no niewiele, mam tylko jedno. Nic, wezmę ten Betrayal. Stormwind Champion, te dwie karty są kiepskie. Drugi Sunwalker i... Perdition's Blade, nie wiem, pewnie źle to wymawiam. Chyba drugi Sunwalker, broń jest w cenie, jak najbardziej, jak najbardziej. Nie mam backstabów. Ale wezmę to broń zamiast Sunwalkera? Naprawdę, Sunwalker jest strasznie upierdliwy na arenie. Zrobię kiedyś arenę wybierając same najgorsze karty. No już robiłem takie, wiesz, trollerskie, że wybierałem same z jednej strony. Jakbym wybrał same najgorsze, to byłoby 0-3 praktycznie. I generalnie nie byłoby tam czego oglądać. Tak mi się wydaje. Więc nie wiem, czy to w ogóle jakikolwiek sens jest. Gdzie masz Hadouken? Dobra, wezmę Sunwalkera albo tą broń. Zastanawiam się jeszcze, no, co przemawia za tym, żeby wziąć broń? Że mam Raidera, że mam dwa Deadly Poison. A co przemawia na tym, żeby wziąć Sunwalkera? To, że jest zajebisty. Nic, wezmę broń. Bardziej mi się broń podoba. Ojejku.
Alarmbot nie, Pint Size Summoner. Mana Wrath. Mana Wraith. Wydaje mi się, że Pint Size będzie lepszy. Oh my god, Shadow Step. Czy ja mam coś, co bym chciał Shadow Stepować? Niekoniecznie. Okrzyki bojowe, no tu mam okrzyk bojowy. Tu mam okrzyk bojowy, tu mam okrzyk bojowy. Nie. Trzeci Assassinate. Trzy Assassinate'y. Co wy na to? Ach, nie widzi mi się. Flesh Eating Ghoul plus to jest całkiem niezłe combo. Flesh Eating Ghoul plus to, to jest całkiem niezłe combo. Niech będzie. Trzy Assassinate'y troszeczkę za dużo. Spellbreaker. Czemu nie? Dobra karta. A Mani Berserker. Mam sporo czwórek. Czwórki moje są przyzwoite. Dwójek jeszcze nie mam w komplecie, więc będzie ok. Sprint. Mad Bomber. Mad Bomber. Jeszcze dwójek. Raz, dwa, trzy. No nie, nie ma kompletu dwójek, ale sprint może być fajny. Bombierz może być fajny. Bombierz może być fajny, bo może będę miał Omniego na stole, może go trafi, może coś zrobi. Będę miał Imp Master, tak niekoniecznie. Piątki. No nie mam za dobrze, ale to żadna piątka jest. Dobieranie kart. Jak wygląda u mnie dobieranie kart? Gnomkę. I tyle w temacie. Raz, dwa, trzy. No. Nic. Zrobię poprawną ilość dwójek i zobaczymy co dalej. Nie chcę trzeciego. Tego też nie chcę, wezmę to. SI7 z genialną trójką. Ravenholt Assassin też jest fajny. Koda też jest super. Raz, dwa. Demka mam jedną. Trójki. Jak moje trójki? No, raz, dwa, trzy. No nie za ciekawie. Poza tym SI7 jest bardzo dobrą, mocną kartą. Wezmę. Miał lepszy początek dzięki niemu. Amani albo Ventruko. Wydaje mi się, że Ventruko będzie lepszy. Ventruko będzie lepszy. Kolejny Amani. Mam, wiecie, to można traktować jako zagranie w drugiej turze. Tu mam coś, tu. Ja powinno być ok. Dobra, pójdziemy troszeczkę w endgame. Defias Ringleader. Czemu nie? I na koniec Faceless Manipulator Sea Giant. Wydaje mi się, że Faceless będzie lepszy niż Sea Giant. Mountain Giant na pewno nie będzie dobrą kartą. Sea Giant potencjalnie mam tych maluszków tutaj. Tutaj się będzie coś mnożyło. Tutaj się będzie coś mnożyło. Też mógłby być, ale ja wolę mieć możliwość na przykład skopiowania czyjegoś Ragnarosa czy Isery. Wiadomo, ludzie na arenie dobierają cuda na patyku i trzeba przed tym jakoś bronić. Dobra. Wydaje mi się, że 3 gry. To do 5, więcej nie będzie. Tylko, że mam 2 Deadly Poison. 2 Deadly Poison są całkiem mocne. Siema Nermul. Co to jest? To jest Hunter. Miał monetę. Muszą jakieś dwójki przyjść. Nie ma bata, że nic nie przyjdzie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Dobrze. I co teraz? Synu. Synu. Nie, on teraz wybuchała pułapka. Co mogę zrobić? Mogę broni po prostu to zabić. To jest całkiem ekonomiczne zagranie.
taki bajer zrobić. Mogę walnąć to, dobić tym i zachować cały stół. Albo mogę walnąć to, jechać mu za 5, za 7. Dobra. Here we go. Who you want me to? Look at me. Miejmy nadzieję, że nie ma wybuchowej pułapki ani psów. Same psy to pół biedy. Misia! O, moja głowa. Szkurwia. You looking at me? Here we go. Żeby czwórka żadna nie doszła, z 5 czwórek mam. Na litość boską, no. Tu tracę tempo. Bo bym go pojechał, jakbym rzucił wcześniej trójkę, jakbym czwórkę miał i tak dalej. Teraz? Misia! Misia! Misia. Here we go. Misia. Oh, pa. It's time for a little blood. A little blood. Here we go. Job done. Oh. A to gnój. Cztery, pięć, sześć. Cztery? No dobra. Leczenie. Może mnie powstrzymać. Tonter. No tak. Dobra. No, żeby się tylko nie podleczył. Hmm.
Mamy go, czy go nie mamy? Dalej go nie mamy, ja cię kręcę. Oh fuck my life. Oj, 4, 5, 6. Kurwiel. Dobra, rzucimy broń, żeby mu przyjebać w twarz. Stanie mi 7 many i rzucę jakąś dwójkę, czyli rzucę to. 9, 2, 4. Ja tutaj taki Captain Obvious trochę jestem, bo w twarz go atakuje, czyli on się domyśla, o co chodzi. Bo normalnie w tej sytuacji trzeba było to zabić z broni, ale... No cóż, no to cisnę go, no może nie ma tego leczenia, no nie wiem, no jak ma leczenie, no to co ja zrobię? To zwaliłem, trzeba było iść na wymianę, na trady i tak dalej. A to już go trzech tur próbuje zabić. No, nie problem. Raz, dwa. Cześć. Here we go. One shot. Nie wiedziałem, jaka to pułapka jest. Watch your back. Szukam dwójek. O kurwa, zajebiste dwójki dostałem. To zajebiste dwójki. O, dobra, jest rodzynek. Ale jak zaatakować tym drugim, to wtedy bym odpalił pułapkę, tak czy siak. Ach, może trzeba było atakować. O. Ach, pierdolę. No tak, ale jak podleczę Merca, to wtedy stracę 6 many. Jak się okaże, że to nie jest wybuchowa pułapka, to zostanie mi ile many? 4 many. I wtedy będę musiał... No teoretycznie tak, no. Teoretycznie tak. Teoretycznie się zgadza wszystko, dobra. Dobra. Koniec tego dobrego. Łapaj dzidę. I oczywiście po fakcie stwierdzę, że to była wybuchowa pułapka, bo jak to było misdirection albo coś takiego, no to by było co innego. Fuck my life, no. Litujcie się. Kto to? Czemu ja nigdy takich kart nie mam? Pierdolę. Pierdolę. Nie no, nie mogę tego rzucić, bo on na pewno ma heksa i inne gówna. Fuck. Your magic shall not save. Nieźle. Frostbolt. Fireball, dowódca Argent. Nieźle. Nice one.
Co ja mam zrobić teraz? Ja pierdolę. This guy's toast. Here we go. Nie, combo tak nie działa. Musisz rzucić zaklęcie. Znaczy, kartę musisz jakąkolwiek rzucić. Zajebiście. Nie no, zajebiście. To są topowe karty. Lepszych kart magiem nie można mieć. Nie można mieć lepszych kart. Nie widziałem żadnej złej karty z jego strony zagranej. Fuck my life. Fuck. Ja nie wiem, gdzie są moje karty, ja nie wiem. Assassinate, kurki moje, gdzie są? Nic. Deadly Poison razy dwa. No i to GG już jest. No ja już nic nie mogę zrobić, no. No nic nie mogę zrobić. What the fuck? Pierdalaj, po prostu idź sobie stąd. Nie, nie mam pytań. Nie mam pytań. Koszmar. Okej, to co teraz? Ósma tura, to Ragnarosa jeszcze mi rzuci. Ani mi się waż napisać well played. Nawet średnia. One wszystkie były tip top. Wszystko było. Dwa frostbolty, fireball. Dwóch dowódców Argentu. Żwiołak, żmija. Łowca grubego zwierza. Oh my god. Ja nie mam nic przeciwko, że ktoś sobie lami magię, bo magiem się gra najłatwiej i tak dalej. Mi chodzi o jakość jego kart. Magiem się gra najłatwiej, ale jeśli dobierzecie takie karty i tylko takie karty będziecie zagrywać, no to sorry, no to jest takie cranking, no. A mnie najbardziej boli, że mi nic nie doszło na początek, no, ta żmija. Gdyby ta żmija mnie tak nie pobijała, to może później bym coś jeszcze zrobił, no nie wiem. Nie mam pojęcia. Tamten koleżko od razu powinien trafić na kogoś, kto ma też.
dali same zajebiste karty. Pograli, o kur... Nie ma sensu tego nawet próbować zabić bronią, bo to... Nie ugrasz nic. O kurwa mać. Pięty orzeszku. Dobra. Bo nie atakować bronią. Dobra, w następnej turze to zrobię. Tak? Ale co zrobisz w następnej? No bo to z combo zagrać. Teraz co mogę zrobić? Mogę sprzątnąć to. Mogę rzucić. Nie, zabijemy to. Bombiasz? Let's do this. Co tu mogłem lepiej zrobić? Co mogłem zabić to, rzucić to. Panie. Spokój. O, spokój. O. Tym walnę za jeden. Za jeden. Tym walnę za jeden. W to zabiję. So many options. To. Pass me that arc light spinner. Nie, ani mi się waż tego zabijać. Ani mi się waż silenca rzucić, albo jak mi to ukradłeś z ręki, to... Nie. Nie. Nie, nie ukradłeś mi Assassinate z ręki. To mi ukradł. No tak, to mi ukradł, bo on to rzucił. Dobra, to mi ukradł. Dobra. Edzie. I? Dobra. Miłej zabawy ze słońcowercą. No zaraz, nie ma problemu. Kobold Geomancer, Paulinowa, coś tam. Nie ma. Kluczowierców. O!
must cleanse the sun well. Dobra, to zabije to, to zabije to. Wydaje mi się, że rozbłysk świętości tutaj za bardzo mnie pokara, dlatego nie będę tego grał. Tak mi się wydaje. Teraz tego nie mogę zagrać, bo muszę to zagrać. Bo jakbym to rzucił, to by były dwie dwójki. Sprzątnąłby mi to i to rozbłyskiem świętości, a tak? Nie wiem, czy mu się będzie opłacało rzucić rozbłysk świętości. Będzie musiał sobie jakoś inaczej z tym poradzić. Oczywiście jakiś holy smite. O kurwa, gdzie moje? Nie. Nie, to musi zginąć z miejsca, no nic na to nie poradzę. No dobra, trudno się mówi. Here we go. Miejmy nadzieję, że nie ma kontroli umysłu ani Holy Nova, jak ma to. Nie ma. W sumie mogłem to zagrać zamiast olbrzyma. No to Shadow World Death, no. Bla. Teraz nie za szybko wszystko zrobiłem, co zrobiłem? Co zrobiłem? Siemasz, Gerwli. Jezu, nie mogę. Gerwli, po prostu tak. Gerwli Lotex. Siema, Gerwli Lotex. Halo. Well, thank you. Z drugiej strony to chyba niedobrze, że dobrą kartę. We must cleanse the sun well. Pięć, sześć, siedem, osiem, 14, 15. A, źle zrobiłem. Trzeba było dobić tamto z miecza, z noży, wtedy jeden życia więcej bym miał. Woohoo!